Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym live. Dzisiaj szczególny temat, czy rozmiar ma znaczenie. Iwa, widzę, że tam masz napisane XXXL. Jak sobie wynotowałam bardzo dużo rzeczy. Ja w ogóle potrafię odpowiedzieć na takie pytanie. Cieszę się. To jest bardzo łatwe. Przepraszam. Tak, rozmiar ma pewnie jakieś znaczenie, niemniej jednak największe znaczenie ma dopasowanie. Wow. Tak, jestem pod wrażeniem, faktycznie. To też tak uważasz? Też tak uważam. Ale jeżeli chodzi o nasze produkty, to są takie produkty... Ja mówiłam o produktach. Chyba położyłyśmy live'a. Dobrze, witajmy się jeszcze raz. Śmieję się tylko dlatego, że wszyscy z ekipy nas rozśmieszają. I dobrze idzie. Ja chciałam pokazać produkt, który generalnie tutaj rozmiar nie ma znaczenia, ponieważ jest to chusta elastyczna i w chustach elastycznych mamy tylko jeden rozmiar uniwersalny, który pasuje do wszystkich. Tak, do wszystkich rodziców i wszystkich dzieci. I właśnie chciałam zacząć od takich produktów, gdzie tego rozmiaru nie ma. Jest to rozmiar uniwersalny i no, więc odpowiedź jest taka właśnie, że po prostu kupujemy rozmiar standardowy, wybieramy tylko kolor i wzór, co też nie jest proste. Więc będzie to na przy pewno... Przy elastycznych, przepraszam, chustach, wtrącam się po raz drugi, przepraszam najmocniej. Przy elastycznych chustach wybór wzoru u nas jest na razie dość prosty. Ale już przy wszystkich innych rzeczywiście, tak jak Asia mówi, nie. Nie. Właśnie, mamy właściwie tylko dwa takie produkty, gdzie rozmiar jest jeden i jest to rozmiar uniwersalny. To jest chusta elastyczna i Leny Upgrade nosidełko. I tutaj właściwie, tak jak mówiłyśmy, tylko zastanawiamy się, czy nasze dziecko jest na takim etapie, że właściwie nadaje się do chusty elastycznej, albo właśnie do nosidełka Upgrade. I to są w sumie, to jest bardzo fajna para, bo wydaje mi się, że właśnie chusta elastyczna jest fajnym rozwiązaniem na początek, z której można się właśnie w bardzo taki ciekawy sposób przesiąść do nosidełka. Tak, gdybym ja mogła wybierać i gdybym mogła nosić dziecko, nie było mi to dane, bo jak ja miałam małe dzieci, nie wiedziałam o chustach, ale gdybym ja miała wybierać, to po jakimś tam czasie pracy w Leny Lam, rzeczywiście to byłby zdecydowanie mój wybór na początek. Chusta elastyczna, a potem Leny Upgrade. Więc chustę elastyczną pokazałam, Leny Upgrade, mamy specjalnego live'a o nosidełkach, gdzie pokazujemy dokładniej te produkty. Ostatnio też mieliśmy takiego live'a Dopasuj Lenego na żywo, gdzie też mówiliśmy o tym nosidełku, więc można sobie zajrzeć, ale ono wygląda mniej więcej tak. Ma regulacje na pasie biodrowym, regulacje szerokości, regulacje wysokości i można je dopasować do dziecka. I możemy nosić dzieci już właściwie do drugiego miesiąca życia, nawet do 2 lat. Więc będzie pasowało na mniejsze dziecko, większe i to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Właśnie o tym nosidełku mówimy, że ono właściwie starcza na cały okres noszenia. Dlatego, że nawet jeżeli dziecko jest większe i rozmiarem nie do końca do niego już nam pasuje, to ciągle jeszcze możemy przenieść na niewielkie odległości. Przez krótki czas możemy tego nosidełka również użyć, prawda? Tak, tak. Tym bardziej, że jeżeli dziecko już właśnie ma około 2 lat, to podparcie nóżki, bo zazwyczaj dbamy o to, żeby dziecko było podparte od kolanka do kolanka. Natomiast przy starszych dzieciach wystarczy, że ten panel będzie podpierał do połowy uda. Więc spokojnie nawet takiego tam 3-latka na krótki dystans albo na jakieś szybkie przytulanie jeszcze można do takiego nosidełka wrzucić. Tak. No ale co dalej? Faktycznie chyba największym problemem, jeżeli chodzi o rozmiary, to właśnie będą nam przysparzały chusty, długie chusty tkane i właściwie myślę, że nad tym powinnyśmy się skupić i opowiedzieć. Tych rozmiarów jest dużo i jeżeli ktoś sięga po chusty, to faktycznie no, jaki rozmiar wybrać jest takim pytaniem oczywistym, ponieważ tych rozmiarów mamy na stronie Iwa, podpowiesz nam? Mamy ich bardzo dużo. U nas rozmiary zaczynają się od... Pierwszy rozmiar, jaki możemy przygotować, wprawdzie na specjalne życzenie, to rozmiar 2.
A największy, jaki robimy również na specjalne życzenie, to jest rozmiar 9, więc z szybkich obliczeń wynika, że tych rozmiarów jest 8. Dobrze powiedziałam? Tak, rozmiar 2 i 9 nie jest dostępny na stronie. My oczywiście w ogóle jesteśmy w stanie przygotować, jeżeli chodzi o chusty, takie customizowane rozmiary, jeżeli ktoś ma życzenie. Natomiast o co chodzi w tych rozmiarach? To są takie rozmiary w ogóle... My właśnie, jak wprowadzaliśmy chusty, troszeczkę chcieliśmy je odczarować, ponieważ wszędzie na świecie firma Didymos wprowadziła właśnie taką numerację. To były numery. Właśnie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do 9. Rozmiarami takimi standardowymi to będzie 5, 6 i 7. Które odpowiadają u nas, piątka to jest, my nazywamy piątkę S-ką i jej długość to jest 4,2 metra, to jest pierwszy rozmiar z tej grupy rozmiarów standardowych. Rozmiar 6 to jest rozmiar M i jej długość to jest 4,6 metra i rozmiar 7 to jest 5,2 metra. To tak, powiedzmy, do czego się te rozmiary dobiera. Tak. Czy do wielkości dziecka, czy do wielkości rodzica, czy do wielkości ojca. Co chodzi w rozmiarach chust? Chodzi o jej długość. I wszystkie te metry, to chodzi właśnie o długość chusty po jednej krawędzi. I ten wymiar 4,2 metra, 4,6 metra, 5,2 metra dotyczy długości tkaniny, długości chusty. I na pierwszy rzut oka, jak dotykamy chusty, bierzemy ją, to się nam wydaje, że to jest, ojejku, to jest strasznie dużo i co ja będę z tą tkaniną robić. Natomiast jeżeli zerkniecie na to, jak chusty się wiąże, faktycznie tak obficie obwiązujemy się tą chustą dookoła, że faktycznie na taką osobę jak ja, mam 1,77 m, te 4,6 metra właściwie ginie i przy zawiązaniu węzła zostaje już niewielki ogon. I co jeszcze chciałam powiedzieć przy tych rozmiarach? Faktycznie trudno się przy nich połapać na początku i skoro te trzy rozmiary właśnie piątka, szóstka, siódemka, czyli 4,2 metra, 4,6 metra i 5,2 metra, to są rozmiary standardowe, więc po co inne? Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś ulubione swoje wiązania i czasem wiązania są, mówimy, bardziej chustożerne i mniej chustożerne. To jest taki żargon chustowy, czyli zużywają mniej tkaniny lub więcej i na przykład takie wiązanie kangurek, które jest bardzo fajne na początek i plecak prosty, spokojnie każda osoba może zawiązać z chusty krótkiej i tak naprawdę długość 3,6 metra też spokojnie wystarczy, czyli rozmiar 4, u nas na stronie oznaczone też rozmiarem XS, też będzie dla takiej osoby właśnie przeciętnej budowy ciała, też będzie ok dla tych wiązań. Czyli w tym momencie powiedzmy, że rozmiar chusty dobieramy do budowy ciała rodzica, prawda? Tak. I do tego, co chcemy z niego zawiązać. Tu faktycznie w przypadku chusty, inaczej zupełnie niż przy nosidłach, jak gdyby wiek dziecka, rozmiar dziecka, to jak ono jest duże, nie ma właściwie znaczenia. Tylko właśnie to, jak jesteśmy wysocy i jak jesteśmy zbudowani. Tak. I jest bardzo fajne też pytanie od razu, bo zadawaliście nam pytania. Tak, ja jestem przygotowana, ja mam te pytania. O którym osiu mówisz? O tym zaznaczonym. O tym zaznaczonym. Kasia zadała pytanie o to, jak działają tabele i jak tak naprawdę dopasować rozmiar do chusty. Czy ja mam przeczytać to pytanie? No może. Ja nie wiem, jak to jest z tymi tabelami, bo teoretycznie przy rozmiarze 44 powinnam do wiązania 2X mieć siódemkę, a daję radę z szóstką na luzie. Do decha. Decha to jest plecak. Już siódemkę, bo z szóstką na ogryskach. Ja myślę, że każdy, kto wiązał i dużo wiąże, wie, o czym mówimy. Aż mierzyłam w centymetrach, czy ma te 4,6. I teraz kupiłabym coś na plecak, bo mi 5 za długa, a mam obawy, że 4 będzie za krótka. Jak żyć, Leny, jak żyć? Takie pytania dostajemy często. I właśnie,
Jak żyć? Jak żyć? No, generalnie bardzo trudno stworzyć tabelę, która będzie w jakiś sposób adekwatna i bardzo czytelnie pokazywała, czego potrzebujemy. Może powinniśmy taką, nie wiem, użyć. Ostatnio myślałam jakichś inteligentnych sieci neuronowych, żeby po prostu stworzyć takie dobieranie rozmiarów, bo z jednej strony wzrost, tutaj piszesz tylko o rozmiarze, że masz 44, ale tak naprawdę bardzo istotną też faktorem jest wzrost. Myślę nawet, że ważniejszym, bo jeżeli ktoś jest wysoki, a nawet jest bardzo szczupły, to często potrzebuje, powyżej 1,80 m, czy to wysoki tata, którą ma 1,90 m, to koniecznie musi mieć rozmiar L, mimo tego, że jest nie wiem, szczupły, tak? Bo ma długi tułów. Tak, ma długi tułów i ta właściwie budowa tułowia jest tutaj kluczowa. Nawet jeżeli ktoś jest większy, a jest niższy, tak? Nie wiem, 1,57 m i trochę więcej ciała, to tutaj spokojnie te mniejsze rozmiary też się będą bardzo fajnie sprawdzać. I faktycznie trzeba po prostu przymierzyć i dobrać coś do siebie. U nas to w ogóle nie jest proste, ponieważ my chusty też kroimy z pewnym zapasem, czyli taka chusta pudełkowa będzie miała nieco więcej tych centymetrów niż to, co podajemy w rozmiarze. I tak przykładowo powiem Wam, że chusta rozmiaru L, ona ma wymiar 5,2 m, natomiast u nas z produkcji powinna mieć 5,55 m po zmierzeniu po jednej krawędzi. I już to gdzieś będzie zaburzało tak naprawdę też chusty bardzo różnią się rozmiarami, jeżeli chodzi o producentów, więc też nie można tak zero-jedynkowo sobie tutaj, tak jak zupełnie z butami, tak? Że tu mi nie pasował taki rozmiar, to tutaj też mogę użyć spokojnie tego. Jest jeszcze jedna rzecz, mimo tego, że my kroimy zawsze mniej więcej tak samo te chusty, to bardzo na to, jak ta chusta będzie długa, jak się będzie zachowywała po praniu, ma wpływ również splot i skład tkaniny. Jest coś takiego jak jeszcze relaksacja tkaniny i czasem, nie wiem, te wymiary się bardzo różnią od siebie, w zależności od tego, z jakiej tkaniny składa się chusta. I też tego do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego dajemy ten delikatny zapas. Czasem on zostaje, czasem chusta pochłania i wykurcza ten zapas, więc tutaj faktycznie trzeba mieć pewną dozę takiego luzu w podejściu przy dobieraniu chusty. Natomiast chusta, przepraszam, takim zdaje się być żywym organizmem. Tak, dlatego też jest fajne to, co Kasia napisała, bo to też pokazuje, że tak naprawdę musimy dobrać coś do siebie. Tak naprawdę czasem można sobie tą chustę skrócić lub poprosić nas o przygotowanie chusty, która będzie konkretnie nam odpowiadała. Poza tym, tak jak tutaj czytaliśmy, przy jednym wiązaniu się świetnie sprawdza ta długość, a przy innym, że 2X jest 2X właśnie DH, to jest to taki plecaczek, który faktycznie ma i z przodu dużo tkaniny i dwie warstwy chusty na dziecku, więc faktycznie bardzo mocno zużywa tkaninę w chuście. Do tego już będziemy potrzebowali więcej tkaniny, tak? A jeżeli chcemy na przykład plecak prosty na szybko zawiązać, bądź właśnie kangurek wspomniany, albo jakieś szybkie wiązanie na boku, to tej chusty zostanie nam więcej. Właśnie wtedy musimy się pobawić z tym, żeby gdzieś tam tą chustę obwiązać dookoła ciała, żeby to wyglądało dobrze. Spróbujmy odpowiedzieć na pytania. Dobrze. Pierwsze pytanie to pytanie o początki. W spadku mam piękną i złamaną już chustę Leny Lam, ale jest w rozmiarze 5,2, a ja mam 157 i rozmiar XSS. Czy będzie odpowiednia dla mnie do noszenia, jeśli jest to moje pierwsze motanie? No tu bym jednoznacznie powiedziała, że faktycznie dobrze jest może skrócić tą chustę, tak? Przy 1,57 m to spokojnie SK, nawet SK będzie, jeżeli w ogóle przy rozmiarze XS, to będzie wystarczająca. I przy pierwszym motaniu zbyt długa chusta może być problemem.
W sensie i tak musimy dość dużo ogarnąć, a za długie ogony będą dodatkowo komplikowały nam odnalezienie się w rzeczywistości, przyciąganie przez węzeł, więc jeżeli możesz, to fajnie byłoby tą chustę skrócić do Twojego rozmiaru. I tutaj proponowałabym, żeby to było 4,2 metra, nawet może być nieco mniej. To nie jest trudne, ponieważ chusty są szyte tak naprawdę w rąb, więc jeżeli nie wiem, masz kogoś, kto może to dla Ciebie zrobić, to by było super. Trzeba później tylko przeszyć metkę na środek, żeby dobrze nam orientowała wiązanie. Tę metkę, która pokazuje właśnie, gdzie jest środek chusty. Przy okazji Wam pokażę naszą nowość, która się za jakiś czas pewnie dopiero pojawi. To są szkice natury w zupełnie naturalnych przędzach i kolorach. W tym wzorze, w tej wersji jesteśmy wszyscy zakochani, już trwają zakłady, kto pierwszy sobie coś z niego u nas uszyje. Metka środkowa wygląda tak i ona jest dokładnie wszyta na połowie chustek. Tę chustę złożymy na pół, to pozostaną nam równe części i będą się kończyły dwoma takimi romboidalnymi końcówkami. Tak. Więc jak skracamy z jednej strony, to będzie trzeba przeszyć metkę, z tym, że też żeby tą odległość wyznaczyć, musimy złożyć chustę na połowę. Nie mierzyć po jednej krawędzi, tylko jak gdyby całość złożyć na pół. Dalej? Mamy pytanie od Sandry. Uwaga, skupcie się, bo nie będzie łatwo, łamigłówka. Już się boję. Czy dopasuje odpowiednie nosidło dla mnie 160 cm rozmiar S oraz męża 180 cm rozmiar M, które poniesie dwójkę dzieci? Syn 7 miesięcy rozmiar 80, córka 3 lata rozmiar 98. Oczywiście. Ja myślę, że to będzie upgrade. Bo córka 98, tak myślę sobie, że to jest mniej więcej mój Szymon, więc to, co mówiłyśmy tutaj, powinno zadziałać. A jeżeli chodzi o rodziców i nosidła, to tak jak mówiłam, jest zupełnie inaczej niż w chustach. Przy nosidełkach mamy tą przewagę, że właściwie regulacja na pasach pozwala nam tak ustawić paski i tą część, która wypełnia, że spokojnie możemy dostosować do każdej budowy ciała. Więc myślę, że dla Was spokojnie nosidełko upgrade będzie dobrym rozwiązaniem, raz dla małego, raz dla starszej. Ja tu widzę tylko jeden możliwy problem, że... Tak, będziecie chcieli nosić naraz. Tak. Ale z tym jakoś już sami musicie sobie poradzić, a co do dopasowania, tak rzeczywiście. Mamy kolejne pytanie. Tak, odnośnie dopasowania właśnie nosidełka do rodzica. A ja zadam pytanie odnośnie dobrania nosidełka, ale do rozmiaru rodzica. Ja jestem drobną osobą, dość szczupłą i nosidła od LL, które kocham miłością wielką, nigdy nie były dopasowane idealnie w pasie, gdyż nawet pas zaciśnięty maksymalnie dawał luzy. Co wówczas zrobić? Czy nosidełko w takim wypadku jest nieodpowiednie dla mnie? Czy nie przejmować się tym, że pas nieco się obsuwa w związku z luzami? Pewnie mówisz o nosidełku Leny Up, być może to przedniej wersji. Tak, Was nosić. Rzeczywiście właśnie ze względu na te problemy, o których mówisz, trochę to nosidełko zmieniliśmy i między innymi te zmiany dotknęły właśnie pasa biodrowego. On teraz jest faktycznie węższy i nawet na taką bardzo drobną osobę spokojnie można ten pas dociągnąć. Natomiast jeżeli masz stare nosidełko i jesteś tak szczupła, to prostym trikiem jest tak naprawdę, ponieważ ten pas tutaj jest bardzo, bardzo długi, można zapiąć się podwójnie, owijając pas dookoła i spokojnie można przy tej długości pasa parcianego tak zrobić ze starym. Ja słyszałam, więc się dzielę. Można to nosić. Jeżeli chodzi o to pytanie, czy można nosić, jeżeli ten pas jest luźny. To są wszystko sprawy indywidualne. Jak bardzo potrzebujesz mieć ten pas gdyby dociągnięty, jeżeli tobie i dziecku mimo wszystko jest wygodnie,
bo mi się zdarza nosić w taki sposób mocno, szczególnie starsze dziecko, nie mówię tutaj już o jakimś tam maluszku, które ktoś zdecydował się nosić wcześniej w nosidełku, bo wtedy faktycznie to nosidełko musi być bardzo dobrze dopasowane. Ale jeżeli jest to dziecko siedzące, chodzące, to właściwie robimy tak, żeby było nam wygodniej. Jeżeli to Wam nie przeszkadza, to ten pas nie musi być jakoś szczególnie bardzo dociągnięty. Oczywiście wygodniej jest i lepiej, jeżeli tak jest, jeżeli nosidełko spoczywa na biodrach i ten ciężar jest dobrze przenoszony. Natomiast wszystko zależy od naszych potrzeb, tego, co jest dla nas wygodne. Jeżeli nie odczuwamy dyskomfortu, bo najczęściej ktoś mówi, że to nosidełko jest niewygodne, to po prostu najczęściej wynika z tego, że właśnie nosidełko nie jest dobrze podciągane na pasach i nie opiera, jakby nie odbiera tego ciężaru, tylko gdzieś tam nas ciągnie bardziej z jednej strony, bardziej z drugiej. To nosidełko najmniejszego obwodu potrzebuje wtedy, kiedy nosimy bardzo malutkie dziecko, dlatego że wtedy nosidełko ląduje stosunkowo wysoko i pas wtedy jest nie na biodrach, a właściwie w pasie. Natomiast później właśnie możemy sobie opuścić nieco niżej, to wszystko oczywiście zależy od naszej budowy ciała też i właśnie powinno spoczywać na kościach biodrowych, żeby dobrze odbierać ciężar. Mam jeszcze jakieś pytanie? Tak, od Anika. Jestem w ciąży, na co powinnam zwrócić uwagę dobierając rozmiar nosidła? Czy lepiej poczekać na rozwiązanie? Rozumiem, że, bo tak pomyślałam, że teraz chcesz nosić, ale chyba chodzi o to, że chcesz nosić później. Najlepiej zacząć od chusty. Tak, więc my polecamy w ciąży zacząć od chusty. Tym bardziej, że przepraszam, można użyć jej już właśnie w końcówce ciąży, tak, prawda? Tak, do owijania ciążowego brzuszka. I później jak się dziecko urodzi, można z tą chustą próbować już z dzieckiem, mając jak gdyby pewne doświadczenie w wiązaniu chusty. Jeżeli faktycznie myślisz o noszeniu małego dziecka, to takiego, nie wiem, 2-3-miesięcznego, to właściwie u nas w tym momencie jedynym wyborem będzie nosidełko Upgrade. Zdecydowanie. Bądź Wraptail, z tym, że tu będzie trzeba troszeczkę poczekać, aż ten rozstaw nóżek będzie odpowiedni dla dziecka. Więc te dwie opcje na pewno na początek będą najlepsze z nosidełek, które mamy w naszej ofercie. Natomiast zachęcamy Cię w tym momencie do chusty, do spróbowania z chustą. Nie jest to aż takie trudne, jak się wydaje i przed Wami jeszcze tak naprawdę dużo tego czasu, tak? Można poćwiczyć już teraz. Można poćwiczyć już teraz, można tak, z misiem, z lalką, z brzuszkiem i być może zaczniecie fajną przygodę z chustami. Jeżeli przeraża Ci chusta tkana, to może właśnie spróbuj z elastykiem. Jest jeszcze chusta kółkowa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo są. Słuchajcie, to zanim może te pytania, to tak szybko powiem o tych rozmiarach jeszcze. Więc tak jak mówiłam, chusty tkane mają dość dużo rozmiarów, dobieramy je do osoby noszącej. Jeżeli chodzi o nosidełko, już trochę zaczęliśmy, nosidełkiem uniwersalnym jest nosidełko Upgrade. Nosidełka, nie musimy tutaj się martwić o naszą budowę ciała, tylko dobieramy właśnie do rozmiarów dziecka. Kolejnymi nosidełami będą nosidełka Onbu i tutaj już się pojawił temat ciąży, więc nosidełka Onbu, jeżeli mamy starsze dziecko, jesteśmy w ciąży, to jest to bardzo fajna opcja, a chcemy nosić i nie mamy żadnych przeciwwskazań, bo to też jest bardzo ważne, czy możemy nosić, czy nie. To nosidełko Onbu jest bardzo fajne, bo nie ma pasa biodrowego, który mógłby uciskać ciążowy brzuszek lub powodować jakikolwiek dyskomfort w tych okolicach. I on był mamy w dwóch rozmiarach. Jest to nosidełko dla dzieci siedzących, ale ma jeszcze fajną regulację szerokości, więc właściwie dzieci o bardzo różnych budowach, drobniejsze i większe, spokojnie można w tych nosidełkach nosić. I tutaj to jest tak mniej więcej do 1,5 roku, od powiedzmy od 6 miesiąca życia, niech będzie,
do mniej więcej półtorej roku. Większa opcja Onbu jest właściwie taką, że pokażemy różnicę między nimi. Zobaczcie. To jest, jak to złapiemy równo, to taka jest różnica między dwoma rozmiarami. I można powiedzieć, że to Onbu ma taki rozmiar preschoola bardziej, tak? Czyli samo Onbu to mniejsze jest takim już nośidełkiem nieco toddlerowym, a to nawet dla takich właśnie 3-latków, 3,5-latków spokojnie, nawet do 4 roku życia spokojnie można w tym Onbu nosić. Czyli od Onbu nie zaczniemy noszenia. Jeżeli chcemy nosić małe dziecko, to zdecydowanie nie zaczniemy od Onbu. Skończymy i on jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Właśnie dzieci w pewnym momencie przeżywają taki bunt noszeniowy, natomiast osoby, które noszą dużo, są przyzwyczajone, znaczy jest to też dobre rozwiązanie, tak? Jeżeli musimy szybko przejść z punktu A do punktu B, a mamy właśnie takiego 2-latka, który wie lepiej, którą drogą i gdzie chce iść. Natomiast no, życie pokazuje, że gdyby rodzic jednak ma rację i pewne potrzeby, że chce po prostu w skończonym czasie ten spacer odbyć. A 2-latek też często zmienia zdanie, prawda? Tak. Więc on jest bardzo fajnym, szybkim sposobem na zapakowanie dziecka na plecy. Też te sposoby wrzucania są takie, że to może być część jakiejś zabawy i naprawdę warto po nie sięgnąć, żeby zobaczyć właśnie... To już też zabiorę, tak? Tak. O tym mówiliśmy. Kolejny rozmiar. My mamy też mieliśmy taką transmisję odnośnie w ogóle nosideł, jak dobrać nosidełko. Na pewno ją podlinkujemy. Tu mamy... Lenego. Lenego. Patrzę, że tam jest toddler, a ja mam toddler rozłożony. Lenego mamy w 2 rozmiarach. I tutaj też pokażemy różnicę. Mniej więcej od 4 miesiąca życia będziemy mieli rozmiar baby. Tak, nie, wiesz co, tutaj mam swoje osobiste, ponieważ w tym momencie ja z Szymoną przesiedliśmy się już do toddlerowego Lenego'a, który jest absolutnie, którego kochamy. Bardzo długo używaliśmy upgrade'a, bo rósł jak gdyby razem z Szymonem, zresztą został wprowadzony jak się Szymon urodził, więc dość dużo używaliśmy tego upgrade'a też testując go. Natomiast Go jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo jest szybki. Właściwie tylko klik, nie ma właśnie tych regulacji, daje też takie bardziej... Że troszeczkę za bardzo nam się przesunął. I tu pokażemy rozmiar, tak? I to co mówiliśmy, ta odległość jest dla dziecka od kolanka do kolanka w pozycji właśnie, mierzymy ją od kolanka do kolanka w pozycji takiej kiedy mamy dziecko na sobie. Tak. I kolejnym jeszcze produktem będzie Wraptaj, jest Wraptaj Mini i Wraptaj Toddlerowy. I tu kompromis między nosidłem a chustą. Tak. Dlaczego? Powiesz, Asia? Dlaczego? Dlatego, że mamy tak panel, który jest już przygotowany. Mówi się, że to taka już zawiązana chusta. Jest przygotowany, ma tutaj miejsce na pupę dziecka i dzięki temu jesteśmy w stanie dość łatwo uzyskać prawidłową pozycję. Natomiast pasy, które są szerokie i przypominają chustę, pozwalają nam bardzo fajnie to dziecko otulić w sposób bardzo przypominający do tego, jaki mamy w chuście. Jest to nosidło, które no nawet ostatnio Petra, czyli założycielka szkoły Klauwi na konferencji w Polsce też wymieniła właśnie nosidełko Wraptaj jako takie jedna z pierwszych, które możemy właściwie używać od początku i dla bardzo małych dzieci, jeżeli jest odpowiednio dopasowane. Powiedzieliśmy już o wszystkich rozmiarach, a jeszcze nie mówiliśmy o chuście kółkowej. Wszystkie pytania, które mieliśmy wcześniej przygotowane. Chusta kółkowa też jest chustą uniwersalną. I właściwie mogłaby mieć jeden rozmiar. U nas mamy 2 rozmiary. Chusta długości 1,8 m jest oznaczona jako chusta standardowa i spokojnie wystarczy do takich podstawowych wiązań. Wiązania z przodu i wiązania na boku dla osoby w każdej budowie ciała. Natomiast jeżeli chcemy wykonywać bardziej skomplikowane wiązania, które nawet mamy u siebie na YouTubie z chusty kółkowej, potrzebujemy chusty dłuższej. Nawet ta, którą mamy na stanie, takie 2 metry, ponad 2 metry, ona będzie
dla niektórych tych wiązek nieco za krótka, natomiast my bardzo chętnie taką chustę dla Was przygotujemy, bardzo dużo takich zamówień kustomizowanych, szczególnie właśnie na chusty kółkowe mamy, ponieważ gdzieś jest to fajna opcja do wiązania właśnie ciekawych plecaków, chusta kółkowa. Mamy jeszcze takie pytanie o szerokość chusty, też jest ważne pytanie. Tak, ważne czy jest pytanie. Zawsze taka sama, czy rośnie wraz z długością chusty? Więc nie rośnie. Nie rośnie. Szerokość chusty w danym wzorze najczęściej jest taka sama, choć nie zawsze, bo to w zależności od tego, na jakim krośnie u nas będzie ona wykonywana, ale wszystkie nasze chusty mniej więcej ta szerokość jest pomiędzy 70 a 65 cm. W przypadku pasiaków jest to najczęściej około 70 cm. W przypadku żakardów, szczególnie z domieszkami, one właśnie mówiłam o tej relaksacji i tym wykurczu, on jest troszeczkę większy niż przy bawełnie najczęściej i to będzie tak w granicach 65 cm. Wszystkie te szerokości są dobre, da się z nich właściwie każde wiązanie zawiązać, z taką może tylko uwagą, że węższe chusty fajnie się sprawdzają dla młodszych dzieci, dla noworodków, a jeżeli wiążemy na przykład 3,5 latka, bo lubimy jeszcze nosić, to chcemy mieć chustę szeroką, żeby nam wszystko ładnie się mieściło, tak, i chowało w chuście. My chyba powiedzieliśmy prawie wszystko, czy jeszcze jakieś gorące pytanie, bo już wiem, że... To takie też z serii trudnych może na sam koniec. Czy jest możliwość dobrania na początek jednej chusty dla mnie 1,83 m wzrostu, rozmiar XXL oraz żony 167 cm, rozmiar SM? Czy to kwestia dobrania odpowiednich wiązań? 1,83 m, tak. Pan ma 1,83 m, przepraszam, 3. I rozmiar XXL, a żona 1,67 m i rozmiar SM. To nie jest jakaś wielka różnica, prawda? We wzroście? We wzroście nie. No właśnie myślę, że spokojnie ta M-ka powinna być okej. Że M-ka dla Państwa, bo tak jeżeli Pan był bliżej 1,90 m, to mogłam się zastanawiać, ale myślę, że z M-ki w ostateczności tata może wiązać właśnie kangurka i to też będzie okej. Albo kieszonkę, którą zakończy pod pupą dziecka albo właśnie węzłem z boku. I to też się spokojnie da zrobić. I bym proponowała, żeby właśnie... O co chodzi jeszcze właśnie? Można dobrać. To jest pytanie, które się bardzo często pojawia, ale trzeba pamiętać, że skupmy się na dobraniu chusty dla osoby, która będzie częściej nosić. Bo jeżeli to będzie drobna mama i ona codziennie będzie musiała walczyć z nadmiarem materiału i będzie to u niej powodowało dyskomfort tylko dlatego, że tata raz w miesiącu będzie chciał tę chustę założyć, to myślę, że warto tutaj tak pójść na kompromis i dobrać chustę dla mamy, a tata, dla taty znaleźć właśnie rozwiązanie w postaci innego wiązania. I tu spokojnie kangurek, czy właśnie ta kieszonka taka skrócona bez wiązania wokół pasa będzie super rozwiązaniem do zastosowania bez większego problemu. Jeśli te wszystkie nazwy kangurek, kieszonka, 2X brzmią dla Was magicznie, zajrzyjcie koniecznie na nasz kanał YouTube. Tam mamy filmiki, w których odczarowujemy wszystkie te trudne nazwy. Filmik po filmiku można się przyjrzeć, zobaczyć jakie wiązanie się nazywa i po prostu się go nauczyć. Jeżeli chodzi o rozwiązanie konkursu, to bardzo dziękujemy za wszystkie pytania i... Za te najtrudniejsze też. Tak, nie wiem czy odpowiedzieliśmy na wszystkie. Jeśli nie, to na pewno odpowiemy w komentarzach, tak? Natomiast Iwa ogłosi już zwycięzcę. Tak, zwycięzczynią, która wygrała nasz kalendarz w tkaninie chustowej. Ten kalendarz można sobie wybrać jakby wzór jego, trzeba się z nami skontaktować. I wygrała Kasia Cejnowa-Marzęcka. Dziękujemy Ci za Twoje długie, bardzo skomplikowane pytanie. Najbardziej nam się podobało, jak żyć, Leny. Jak żyć. Ponieważ jesteśmy ekspertami od wiązania. Jak żyć. Tak, niedługo będziemy też ekspertami od tego, jak żyć. Macha. Kasia nam sygnalizuje bardzo ważną rzecz. Tak, bardzo ważną rzecz, żeby jeszcze Wam pokazać. Taki produkt dwa w jednym. Była bardzo fajna rozdawajka pokazująca, wybierzcie chustę, czy wolicie kolor, tak, ankieta przed rozdawajką, widzicie, czy czarno-białą. I z
sami nie musicie wybierać. Tak, bo tu już widać, że jest to jedna i ta sama chusta. Nie wiem, czy całą rozwiniemy? Tak, całą wydaje się bardzo długa. I bo ja wybieram czarno-białą, to kolorową pewnie. W tej sytuacji tak. Nie masz wyjścia. Proszę bardzo, tak więc, by to wyglądało. Tak. Co jest fajnego w tej tkaninie? Przede wszystkim to, że faktycznie jest uniwersalna i możecie mieć czarno-białą, kolorową wersję za jednym razem, ale ma też dodatek włókna bambusowego, więc jest idealna właśnie do wiązania na początek. Będzie bardzo plastyczna, też mięsista jednocześnie i na tą porę roku, jeżeli się zastanawiacie nad jakąś fajną domieszką, będzie też super na lato. To ja myślę, że warto po nią sięgnąć. Kiedy to już jest dostępne, tak? Już dostępne. Tak, od dziś. Od dziś, więc polecamy nasz Pawi Ogon. On naprawdę na żywo wzbudza entuzjazm u wielu osób. Tak, są takie chusty, których wzór bardzo trudno jest pokazać i na zdjęciach, i w takiej transmisji. Tak. Zaglądajcie do nas na stronę, pytajcie, możemy też podsyłać różne inne zdjęcia, które pokażą chusty z bliższej perspektywy. Paweł robi takie piękne zdjęcia, służymy pomocą. Więc teraz już się żegnamy i mam nadzieję do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.